Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Coraz głośniej mówi się o znakomitej postawie koszykarek MKS-u. Polkowiczanki wygrały 7 mecz z rzędu i awansowały na pozycję wicelidera rozgrywek Tauron Basket Ligi Kobiet. Tym razem podopieczne Wadima Czeczuro nie dały najmniejszych szans MKK Siedlce, wygrywając na własnym parkiecie 95-61. To właśnie nowy szkoleniowiec odmienił oblicze polkowickiego zespołu, który pod jego wodzą wygrał 7 spotkań z rzędu. W meczu z zespołem Siedlec polkowiczanki prowadziły pewnie od samego początku do końcowej syreny. Dlatego, że swoje mamy robić na boisku, to co my chcemy dalej grać i dalej to ćwiczyć, ale z pełnym szacunkiem do przeciwnika, nie ma żadnego odpuszczania. Widziałem, gdzie się ratowałem zespołem, ale też muszę pogratulować dziewczynom, bo wiem, trenera też nie byłem, był na kadrze i to ciężko, wiem co to znaczy, to ciężko zebrać zespół. W ostatnie chwile, tym bardziej jak nie wszyscy zawodniczki przyjeżdżałem. Tym niemniej gratulacje dziewczynom, że podjęli walkę i walczyli w sumie do samego końca. W tabeli Tauron Basket Ligi Kobiet MKS Polkowice ustępuje miejsca tylko Wiśle Kraków. Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych Wadima Czeczuro będzie Widzew Łódź. Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia w ramach klasy okręgowej seniorów. W ostatnim zaległym meczu Prochowiczanka Prochowice ograła na własnym boisku Spartem Grębocice 2-1. W pierwszej połowie zdecydowanie lepiej prezentowali się goście, którzy jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Liderowi z Grębocic udało się do przerwy utrzymać czyste konto i do szatni to drużyna z powiatu głogowskiego schodziła prowadząc 1-0. Po wznowieniu gry na boisku istniała już tylko Prochowiczanka, która z uporem atakowała bramkę Sparty. Zmasowane ataki przyniosły skutek i Prochowiczanie po dwóch trafieniach Zenobiusza Piosia wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Byliśmy zaskoczeni przez cały sezon, że Prochowice w ogóle tak nisko w tabeli stoi. Przyjechaliśmy tutaj, jak na każdy mecz zdobyć punkty, to dla nas się liczymy, nie patrzymy w tabelę, czy jesteśmy liderami, czy nie jesteśmy liderami. Gramy tak samo cały sezon, próbujemy jak najwięcej punktów zdobyć i z takim nastawieniem tutaj przyjechaliśmy. Zwycięstwo nad Spartą przypieczętowało bardzo udaną rundę jesienną w wykonaniu Prochowiczanki Prochowice. Liczyliśmy, że tu przyjedzie twardo grająca drużyna, ale my taką serię mieliśmy, taką falę, na fali wznoszącej byliśmy i tak chcieliśmy pójść za ciosem i no udało się. Przegrywaliśmy do przerwy 1-0, ale jakoś z tego wyszliśmy. Po rozegraniu rundy jesiennej liderem klasy okręgowej seniorów wciąż pozostaje Sparta Grębocice, która ma tyle samo punktów co Stal Chocianów. Na trzecim stopniu podium z 2 oczkami straty znajduje się Orla Wąsosz. Na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej siatkarze i Kara Legnica zajmują drugie miejsce w grupie A trzeciej ligi mężczyzn siatkówki. Legniczanie nie zamierzają jednak odpuścić walki o awans do kolejnej rundy rozgrywek, czego efektem są przeprowadzone przez nich transfery. Wszystko wskazuje na to, że walka o awans toczyć się będzie w tym roku do ostatniej kolejki, w której IKAR na własnym parkiecie podejmie dotychczasowego lidera BTS Bolesławiec. Do spotkań Legniczanie podejdą już niebywale wzmocnieni. Zaczął trenować z nami Marcin Kozar, który ma doświadczenie i nawet pierwszoligowe, bo grał w Kuprum Lubin i na libero. Bardzo dobrze daje sobie radę i może grać tylko na libero, bo ma trochę problemy z barkiem. Także Marcin wnosi dużo spokoju, pewności i takiej solidności. Bo to jednak jest chłopak, który ma duże doświadczenie. No i Rafał Malec jest ten starszy. Tutaj Rafał, rewelacja, on jest senatorium i miał przepustkę ze Świerodowa, specjalnie przyjechał na mecz. Legniczanie już od dłuższego czasu robią wszystko, by optymalnie przygotować zespół do walki o awans, czego nie ukrywa sam szkoleniowiec IKARA. Wszystko to robimy po to, żeby tak było, nie? Ale to też to takie... No różnie jest, bo chłopcy pracują, studiują, tam jednego zawodnika nie miałem 2 tygodnie, przyszedł na mecz dopiero, także wie pan, no tu jest problem. Gdybyśmy systematycznie, normalnie trenowali, to wtedy mógłbym być bardziej spokojny, a tak to jest troszeczkę, takie są wahnięcia formy, że przez to właśnie, że chłopaków nie ma, że nie ma nas w komplecie i w treningu nie ma w komplecie. Ale walczymy, będziemy walczyli i jakby nie wiem, chcemy wejść do finałowej tej, to będzie chyba 6, dobrze grać i starać się grać o drugą ligę. No to chłopcy tak, to nawet nie jest to postawione powiedzmy tak oficjalnie, ale tak. Pod skórą się czuję, że chłopaki tak chcą. Naprawdę ciężko pracują, jeśli już zaczynamy, jeśli są i... No i fajnie, no zobaczymy, co z tego będzie. W kolejnym meczu IKAR Legnica uda się na wyjazdowy mecz do Kamiennej Góry. To już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.